Heja, moi drodzy, ja jestem Lucik, a to przed nami kolejny odcinek z serii Zagramy w Dark Souls 3. No i zaczniemy od bardzo satysfakcjonującej rzeczy, czyli rozdania punktów. I oczywiście bierzemy się tutaj za... Znowu tutaj dwa punkty możemy sobie wydzielić, albo 1000 punktów życia, albo wytrzymałość, albo wigor, albo znowu zręczność. I wiecie co, ja bym poszedł albo w tą zręczność, albo w końcu bym poszedł w tą wiarę. Sprawdziłbym inną rzecz, mianowicie cuda. Czyli... Przede wszystkim sprawdziłbym... Ile wymaga mi tutaj ta wiary. Pewien cud, w ogóle tutaj mamy... Londor i głębie. Na razie tych ksiąg nie dałem, ale będę chciał je dać oczywiście później, żeby obczaić opisy zaklęć. Naucz się cudów. Mamy tutaj właśnie to, co mnie interesuje, czyli łzy wyparcia. 15 punktów wiary. Dobra, wiecie co, ja to kupuję. I będę musiał najbliższe 5 punktów poświęcić właśnie dla tego cudu. Gdyż wydaje mi się, że... opłaci się mimo wszystko. Po prostu zwiększy znacznie moją szansę przetrwania. Na dwa punkty i tak będę mógł sobie pozwolić, więc akurat dobrze się składa, wiara. Także jeszcze 3 punkty muszę sobie przydzielić, żeby korzystać z tego cudu, a poza tym będę musiał jeszcze ogarnąć sobie dostrojenie na... Nie wiem ile punktów tak naprawdę. Będziemy musieli to sprawdzić, ale dostrojenie aż tak z 2-3 punkty będę musiał przydzielić, żebym miał 2 sloty bez ubierania, bez potrzeby. O nie! Fuck! Nie teleportuj się do kapliczki! Fuck! Także plany na najbliższe punkty mam rozplanowane. Nie będę korzystać z żaru, gdyż nie chcę, żeby mnie gracze znowu atakowali. W ogóle w poprzednim odcinku właśnie były ostre walki PvP toczone tutaj, także zapraszam was do nadrobienia serdecznie. Tymczasem udajemy się na samą górę i bez żaru, tym bardziej, że mój pasek zdrowia raczej jest wystarczający. Będziemy po prostu udawali się w dalsze tereny. Okej, tam już troszeczkę zobaczyliśmy kawałek świata. Też byliśmy w poprzednim odcinku. Niedużo sobie pozwiedzaliśmy, gdyż właśnie no, były te ataki gracze tutaj z dużo przestrzeni, gracze lubią tu atakować. Tymczasem mam nadzieję, że mnie nie trafią. Tutaj udało się. Dobra. Pięknie. Pięknie, trochę sobie grę może ściszę, bo uszy mi pękną. Podłonek tytanitu 2 razy, ja pierdzielę, ale fart. Dobra, zakradnę się tutaj za niego. Fajnie by było. Dobra, leczonko, leczonko. Bardzo mi przykro. Sporo tych odłamków tu dostajemy, naprawdę, wow. Już nawet nie chodzi o to, że... Oho. Że faktycznie będę z nich teraz korzystać. Ale naprawdę mnóstwo podstawowych broni możemy sobie teraz ulepszyć. Potestować różne rodzaje. Pofarmić tutaj też można, jak najbardziej. Dobra, przeszukaj ciało. Wielka strzała zabójcy smoków, o! To aż 5. To może pasować do mojego tego wielkiego łuku, którego też by pasowało ulepszyć, ale znowu jest troszeczkę ciężki skubaniec. Damy radę? Oczywiście, że nie, dobra, żeby go...
Mocni są skubańcy. Ale nie na tyle jak ja. No, chodź tu. Odłamek tytanitu. O, Jezus mi się nawet odradza. Że mamy tutaj jakieś przedmioty do odblokowania, czy tak średnio? Wiem, że tam możemy pójść. Też teraz tak widzę. Chyba tutaj mamy skrócik do odblokowania. Bo tam widzieliśmy w poprzednim odcinku windę, mamy dużo odłamek. O kurde. Okej. Przed tobą żar. I uwaga. Czy to atakować będzie? Nie. No i okej, mamy tutaj skrócik. Jak miło. My się wracamy dalej. Oczywiście to jest niebezpieczny skrócik, bo na drodze będą nam stali strażnicy, gdybyśmy zginęli, niestety. Ale i tak jest, oho. I tak jest lepiej jak wcześniej. Tymczasem my. Wielki łuk zabójców smoków, o. A bardzo jest on ciężki. Zaraz zobaczymy. To mamy łuk smoczego jeźdźca. 20 punktów siły musiałbym przydzielić. Ale się opłaca, bo tymi dużymi strzałami byśmy strzelali. Chyba, że długo się napinają te strzały. No to sobie może potestujemy kiedyś. Skoro nie korzystam z żadnych zaklęć dystansowych, to wiecie o co chodzi. To można by to sobie potestować. Tymczasem ja się udam do mojego skrócika. No i dobrze, lecimy przed siebie prawdopodobnie. Chociaż nie chcę nam tego za bardzo spoilerować, ale będziemy mieli tutaj do czynienia z potężnym przeciwnikiem. Chociaż no, z drugiej strony trochę no shit, gdyż no... Każda lokacja ma potężnego przeciwnika na końcu. Albo w środku. Tak jak no, tutaj mieliśmy przykład z tym potyfikiem. Przed tą ścianą mgły. No proszę. Możemy się tutaj przejść. Tam mam jakiś przedmiot. Mgła jakaś tu jest. Kurz? Chyba kurz. Mam śmierdzący hełm. Dobra. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj. O, jakie statystyki fajne. Zbroja dawnego rycerza walczącego pod mianem Mrocznego Księżyca. Według powszechnej opinii ten pancerz miał skrywać coś skrajnie ohydnego. W jej kształtach kryje się coś przypominającego kobiecą sylwetkę. O kurde, jakie to jest ciężkie. To jest akurat lżejsze i słabsze niż nogawice rycerza Lothryka. Kurde, przecież z tym rycerzem mieliśmy do czynienia na początku gry. Kurde, faktycznie potężni przeciwnicy. A nic, na razie sobie to odpuszczam. Biorę sobie te rękawice, ubiorę sobie ten rengejski set. Chociaż to jest znacznie lepsze, to jest znacznie lepsze. No i tak jest lepsze, ale ciężkie w cholerę. Hełm jest spoko w sumie, możemy tak, chociaż też nie pasuje za bardzo. Także sobie wrócimy do mojego hełmu Herolda, może bez imiennego? Nie, jest gorszy. Może sobie od staruszki kupimy jakiś fajny hełm. Ten niby ma lepsze statystyki, ale wyglądam w nim jak cieć. Tak średnio mi pasuje do tej mojej pelerynki. No dobra, możemy sobie w nim pochodzić. Moja głowa wygląda jak jajo w tym. Takie czarne, tylko że spleśniałe. Dobra. Tymczasem tutaj coś mamy przed tobą szczęście. O, co za szczęście, przyda się pierścień. Pierścień odwrócenia. Co to za pierścień, powiedzcie mi. Mężczyźni mogą wykonywać akcje kobiet i vice versa. Macie opis. Okej. Nie wiem, co za akcje wykonują kobiety. Możecie mi napisać w komentarzu, jestem ciekaw co napiszecie. Tymczasem ja się w takim razie wracam, bo tutaj nic ciekawego nie ma.
Jakiś ala ołtarz? Będziemy tu mszę odprawiać, jak skończymy grę? Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie powiem wam tego. Dobra, jesteśmy tutaj, tam mamy przedmiot. Teraz sobie sprawdzimy go. Żar. Figienka, i co nam to da? Tam mamy jakąś wieżę, tam mamy tą wielką ścianę Lothric. Zadanie umarłych tam jest widoczne, no. Te mosty wszystkie. Lecimy z tym tematem. Kurde, maś, te schody mi przypominają bardzo z Dark Souls 1, zresztą tak mają właśnie robić. Taką robotę. Tymczasem mamy teraz dwie opcje. Albo tam pójść, bo jest tu pewna magia. Już nie, tak nie sprawdzimy. Chyba że strzałami, albo patrzcie, bombami. Albo tym. Nie to? O tak. A! Patrzcie, ten nóż tutaj jest, widzicie? To znaczy, że możemy tu teoretycznie chodzić, ale ja na razie tutaj nie wchodzę. Gdyż iż. Najpierw chcę sobie ogarnąć ognisko tam na górze. Maś, robi to wrażenie, nie? Moi drodzy, witam was serdecznie w Anor Londo. Rozpalamy ognisko. Siadamy. I się wracamy. Wracamy się tutaj, gdyż iż sprawa wygląda tak, że no chcę tam dostać się do tej wieży. Zaraz zobaczymy, co tam się wydarzy. Bo wyżej już nie pójdziemy raczej. Okej, okay. Chyba niepotrzebnie kółko nadłożyłem. No, niepotrzebnie kółko w tą stronę poszedłem, no ale nic. Dobrze, to w takim razie jakby to sprawdzamy nożami? Co się do czegoś przydadzą. A tutaj wcześniej chyba strzeliłem, dobra. Okej, okay, znowu. Może trochę wyżej dam tą kamerę. Okej. Okay. No raczej na logikę. Po prostu pozwolą mi się tutaj zbliżyć. Okej. Okay. I mamy ognisko. Jak to się ognisko nazywa? Wieża więzienna, dobra. A co to za więzienie, powiedzcie mi? Kim ty jesteś, miły staruszek? O nie. To zdrada, czemu zdrada? Spróbuj atak, nie będę próbował ataku bez przesady, ja kobiet nie biję. Pantoflarzem nie jestem, znaczy pantoflarzem. Damskim bokserem. Pantoflarz to jest inne określenie i wolę nim zostać niż być kobiety. Dobra. Name thyself, stranger. I am Yorshka, captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? Złóż przysięgę lojalności Mrocznego Księżyca. Thou thinkst too? Very well. Captain to this nightless company I remain. I will grant thee purpose. Thou'st journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Dzięki. Thou art now a blade of the Dark Moon. The only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Ostrze Mrocznego Księżyca. Zobaczmy to sobie.
Dąż do przymierza ostrza Księżyca. Wyposaż się w niego, by zadeklarować przynależność do przymierza ostrza Mrocznego Księżyca. Kiedy członek przymierza Drogi Błękitu musi się zmierzyć z mrocznym duchem, ostrza Mrocznego Księżyca pomagają mu wygnać najeżdżenę moc dawnego paktu. Po założeniu przyzwania odbywa się automatycznie, dobre. Okej. A, czyli te oba przymierza chronią członków Drogi Błękitu, okej. Fajnie. No te dwa bronią to. A my jesteśmy takimi dla słabszych graczy przymierze, które po prostu sprawia, że jesteśmy chronieni, nie? Słabsi gracze są chronieni. Okej. A tu mamy takie przymierze typowo atakujące. O to też chyba. Okej. Dobra. Spoko. Możemy tak, ja na razie się w takie przymierze nie bawiłem, chociaż no wiadomo, ja jestem zawsze oddany w przymierzu słońca, więc tak też zrobimy raczej. Tymczasem my tutaj możemy wpaść. Uwaga. Praktycznie możemy sobie pewien pierścień ubrać, tylko żebym potem nie zapomniał. O. Teraz zobaczymy. Strasznie głośno oddycha ta kobieta, no dobra. Chyba i zimno musi być. No dobra, jesteśmy tutaj. Miecz Strażnika Obrazów to jest coś znanego z pierwszej części tak naprawdę. Oj, tutaj ktoś spadł. Aha, no dobra, tam niżej spadł, okej. Okay. Kurde. I tu mamy strój Strażnika Obrazów. Ale on jest niestety słaby, więc raczej nie będę go ubierać na dłuższą metę. Strażnika Obrazów. Antyczna spódnica. Strażnika Obrazów. Tak teraz w tym wyglądam, Jezu. Ale jestem seksowny. W ogóle ten kaptur, co udaje włosy. Ale jaja. I co ja w ogóle widzę przez tą chustę? To jest najlepsze. Zbroja Harolda po części jest ciekawe, no dobra. Możemy sobie ubrać w sumie dla jaj. Upadłego rycerza może nie, może Harolda właśnie. Rzeczy nie są znacznie gorsze. I jeszcze Harolda tutaj. Drangejskie buty. No to nam się bardziej resort magii mogą przydać. Dobra, jesteśmy, tak wyglądamy. Fajnie, spoko. Dobra. I co dalej, co dalej? Spadniemy znowu? Śpię dopiero z tego gracza i zaraz ja polecę, kurde. O, fuck. Okej. Okay. Zginę. Okej, okay, mam pierścień, który sprawi, że przeżyję większy upadek, ale mimo wszystko nie daje mi on nieśmiertelności. I Irytyl w mroźnej dolinie. Aha, czyli się cofnęliśmy za Norlondo do Irytylu. Jesteśmy w kościele Jorszki, oha! Czyli to był dach kościoła. No i dobra, jesteśmy tutaj. Teraz pytanie, co dalej? Oho! No chodź tu. Chodź tu, stary. Dało się. Aha, teraz ten mnie będzie atakować. Jak mnie atakuje porywczo dosyć. No chodź tu. Ci się nie udało niestety, stary. Rękawice srebrnego rycerza i odłonek tytanii tu znowu. Jeszcze tam mieliśmy gościa jakiegoś. Teraz zobaczymy. Może się uda. Teraz z ratem powalczymy. Zobaczymy jak tam pójdzie. No chodź, stary, chodź.
Ognia nie lubisz, widzę. Właśnie pierścień sobie w trakcie walki postanowiłem zmienić. Kubaniec dobrze się broni. Ale nie udało ci się mnie pokonać. Tarcza srebrnego rycerza. I dużo przygnębionego rycerza. Tam jakieś glitche, artefakty się robią na dole, nie wiem czemu, albo przenikanie tekstur. W każdym razie, jakbym chciał to sprawdzić, tą tarczę srebrnego rycerza, jest ona słabsza. Na błyskawicy delikatnie jest lepsza. A tak poza tym to, nie wiem, stabilność ma większą. No dobra. Ta moja obecna tarcza chroni bardzo pod magię i to mi się w sumie przyda do nadchodzącej walki. Tymczasem tutaj wejścia żadnego nie mamy. A mamy w ogóle jeszcze jakiś przedmiot przed nami. No dobra. 23 tysiące dusz. Zbliża się krab. Gdzie? Nie ma tu nic. Prolej pierniczelni. Uuuu. Kto grał w pierwszą część? Będzie wiedział, o co chodzi. Węgiel olbrzyma. Pamiętka po tym olbrzymi. On mi bardzo pomógł w pierwszej serii. W sensie w pierwszej części, kiedy nagrywałem Exos Remastered. Dobrze, czy my tu możemy wejść? Zamknięte jakimś urządzeniem. Może możemy tam wejść na górę jakoś. No ale nie sposób tego węgla ominąć, bo musimy tutaj chyba wejść przez te schody, tak? O, co tu się stało? Kurczę. Czy my ten zamek zwiedzaliśmy, ten Norlondo? Mamy tych kapłanów zawczonych. Kurczę syny, jak mnie atakują. Kurczę syny wy, no. Proszę, dowód otrzymanej umowy. Tam mamy jakiś przedmiot. Jeszcze sobie zobaczymy. Sporo śluzu, fuj. Księżycowa strzała, dobra. W takim razie zróbmy jeszcze tam widzę mechanizm, tak jak to było w pierwszej części. Się pojawiło. O fuck, to jest znowu to bydle. Nie! Nie, zostaw mnie, zostaw mnie. O! Zostaw mnie. A mieliśmy jakąś prośbę o współpracę w ogóle. O, fuck. Mało mogę... Wiemy w ogóle. Dobra. Dobra, dobra, odsuwamy się. Jak mi naładuje ten pasek... Ajajaj. Musimy odpocząć trochę od tego. No właśnie, no właśnie, 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 kurde. Nice, mamy to. Robin Aldricha. Zwróciliście uwagę, tam mamy prośbę o współpracę, nawet jeśli nie mam żaru. Oj, teraz boję się odmówić, no ale dobra, trudno, bierzemy to.
Nawet pryzmat sobie po prostu tutaj zostawiła. Nice. I co tu się stanie, powiedzcie mi, bo ja nie wiem, ja jestem przygotowany. O kurde! Ja pierdzielę, my walczymy z Aldrichem. Ja pierdzielę, my walczymy przecież z Władcą Pogorzelisk, oh fuck. Dobra, walczymy, walczymy. Tylko kurda dupa jest straszna, bo nie ma wszystkich estuców. O nie, zginęła. Ej, co wydajecie? O ja pierdzielę, nie. Wy sobie jaja robicie, ja muszę to powtarzać? Teraz mamy inny kolor pryzmatu, ale ja pierdzielę, nie. Ja się na to nie zgadzam. Nie skoczą na mnie te gluty? Będę musiał to powtarzać do utranej śmierci teraz. No dobra. Jak będę susa, no wiadomo, bo to jest sztuczna inteligencja. Oj. I niestety ona będzie ginąć jak śmieć, fuck. Dobra, trudno się mówi, będziemy musieli się na to przygotować. Uleczmy się przede wszystkim, uzupełnijmy estusy. Będziemy musieli to próbować, niestety. Ajajajajaj. No to będzie zagwozdka, moi drodzy, straszna. Dam sobie punkt w witalność, żeby jednak była parzysta liczba, bo mnie kurwa zabierze, że nie ma. I zaraz damy popioły ze wschodu. Okej, nic nowego nie mówi, zobaczmy sobie na szybko. Tutaj mamy zawiniątka ze złotą żywicą, możemy sobie dać moc błyskawicy do tego, o. Coś jeszcze? Chyba tyle, mamy jakieś nowe zbroje. Chyba dosyć nawet, o, ta zbroja zwłaszcza jest znana z poprzednich części, ta też. Zgodnie, nogawice. Tu mamy spowolnienie zużycie wyposażenia, to jest też fajne, aczkolwiek wielka strzał piernej rzezi. Dobra. Będziemy to testować na bieżąco, ale póki co skupmy się na fabule. Jeszcze uzupełnijmy sobie stusy, to znaczy ulepszmy je sobie. O, Greyrat wrócił, fajnie. Wzmocnij broń. Tego nie wzmocnimy niestety. Tylko też nie, no trudno, szkoda się mówi. Daj butelkę. Wzmocnij mi. I dajmy węgiel. The coal of that peaceable giant seems like ages past. I imagine his passing was long ago. I miss the old bugger, I do. My thanks. I'll be sure this coal is put to good use. I'll be smithing weapons never afore seen by the likes of ye. It's but a small service to pay my humble respects. No, ten kowal, taka ciekawostka. To jest ten sam kowal, którego spotkaliśmy w pierwszej części, więc on tego giganta z jedynki zna doskonale. Jakże to jest fajny taki smaczek dla graczy. Oh, then we're both safe and sound. Thank the gods for that. I don't like getting things so close. I might have died if it wasn't for that peculiar onion knight. But in the end, it all paid off. Take a good look. Dobra, kup przedmiot, zobaczmy. Jaki miecz rycerza Lothric, o ciekawe. Tylko, że on ma słabe statystyki. Kurwa rycerska, krótki łuk. Bardy, jakieś słabe te rzeczy ma. To mamy strój rycerza w ogóle, o, ciekawie, ciekawie. Możemy to kupić? Braknie mi już. Goodbye. A możemy sobie ten strój rycerza ubrać, to jest w ogóle strój rycerza tak naprawdę dla klasy startowej rycerza, którą możemy zacząć. O kurde, ja mam punktów. Dobra. Kup przedmiot i jeszcze możemy sobie... O, jak miło. 15 tysięcy.
Kupimy to sobie, jeju. Jeszcze kup przemiot. I kupimy sobie... Podnieś nogawice rycerskie. Goodbye. I zobaczmy, czy możemy ulepszyć mój mieczor. Wzmocnij broń. Ile jeszcze? Jeszcze jeden. Dobra, dobra, dobra. Mogę u ciebie kupić jeszcze jeden? Mogę raczej, nie? Kup przedmiot. Jeszcze jeden mogę, jeszcze dwa. Fajnie, jest. Tak, nie mordę. Teraz tak, tutaj... To szkoda mi tej duszy, dlatego jej nie zużyję. Użyję jedną tutaj. I jeszcze 5000. O kurde, za dużo, no dobra. Zabiłujeszmy w ogóle ten strój rycerza, zobaczmy, czy on będzie dobry. Hełm na pewno. To też jest dobre. Rycerskie rękawice. I spodnie rycerskie. Rękawice. Ha, no proszę. Czyli tak się teraz będzie nasz ekwipunek prezentować najwyraźniej. A to jest przecież klasa startowa. Klasa startowa rycerza. I takim patrzę, można śmiało przejść i dalszy etap gry bez problemu. A właśnie, kurde, co ja robię? Muszę sobie kupić teraz ten odłamek jeszcze. Sobie ulepszymy akurat nasz miecz. Bardzo się to nam przyda do nadchodzącej walki, bo widzę, że będę musiał szybko pociągać tego bossa. Uwierzcie mi, on nie jest łatwy. Miecz półtora ręczny to też jest fajna broń. Zwłaszcza w drugiej części Dark Souls lubiłem nim walczyć. Co prawda podejścia z tą bronią nie nagrywałem, ale... Mamy mnóstwo rodzajów tych strzał, a sobie kupimy to. Fajnie, teraz ulepszymy sobie nasz mieczor bossa i będziemy bossem. Jest, mamy to. I w ogóle mieliśmy sobie przetestować jakąś inną broń, ale to może przy innej okazji. Bo tych odłamków mi się nazbierało przez całą grę teraz. A tak naprawdę to w ostatnich odcinkach. No dobra, lecimy do Andry i pomożemy jej w walce. 12 estusów. Musimy sobie jakoś poradzić. Możemy chyba to powtarzać do usranej tej śmierci. Może się tak wyrażę. No nic, nie wiem, czy mi się to opłaci na no, wątek Andry. Po prostu poprowadzimy w ten pozytywny, jak najbardziej pozytywny sposób. Problem jest teraz taki, że te strzałki mogą ją zabić. No właśnie, mam nadzieję, że może się leczyć. Dobra, teraz skupiły się na mnie to. Ale wystrzelił to w jedną stronę. O kurde, jak mnie to zraniło. Ale patrzcie, dużo mu zadałem obrażeń. Dobra, wykorzystajmy to. Dobra, sporo obrażeń mu zadałem. O kurde, już druga forma! Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Aaaa! To mnie bije. Fuck! Andrzej, nie giń! Czemu ja biegnę jako szalały? Tak, dobra, oby mi nie zginęła, ale widzę, że może się leczyć. A to chyba Andry teraz dobrwała, nie wiem. O kurde, dobra, dobra, uciekamy. Okej, uciekamy. Nie, ała. A dobra. Dwa estusy! Dobra, skupiło się to na mnie, skupiło się to na mnie, fuck, to się skupiło na mnie! To się skupiło na mnie. Oła, oła. Dobra, oberwał trochę. Nie sądziłem, że będę miał tak mało estusów. Dobra, znowu to do mnie idzie. Bardzo dobrze, nie w stronę Andry, nie w stronę Arni! Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, dziękuję. Andry, nie gin, proszę cię.
prawie zginąłem. Ja ci dziękuję. Pokonaliśmy go u boku Andri. Mam nadzieję, że to jest to pozytywne zakończenie. Żar przywrócony, jak miło, jest satysfakcja. Aha, ja i tak muszę go pokonać osobno. Jezu. No myślałem, że będzie tak fajnie z górki. Ognisko się nawet pojawiło tam, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ale może Andri jest po prostu traktowana jako osobny gracz, teoretycznie. Nie. Tylko co prawda NPC, no ale dobra. Oczywiście na tym samym zasadzie możemy innym graczom pomagać. A teraz zmierzymy się osobiście z Aldrichem, pożeraczem bogów. Także teraz walka jest poważna. Dobra. O fuck, dobra, to mnie bije, to mnie bije. Pierwszy Estus poszedł. O fuck, to mile do mnie strzela. Sporo obrażeń zadałem. Ta broń naprawdę jest OP. Oho, druga forma. Uciekamy. Niepotrzebnie dwa Estusy zużyłem, no ale dobra. Musimy przed tymi, takimi punktami uciekać. Mnie to może zabić, a w drugiej formie te strzałki podążają za mną. Więc, no, nie to, że musimy unikać ataków bossa, to jeszcze musimy uważać na te strzałki. Chociaż i tak jesteśmy, jakby nie było w ruchu. O, fuck, co on do mnie strzelił? Dobra. Dobra. Dobra, damy radę. Dobra, to oberwał. Jednocześnie uniknęliśmy tego jego portalu, który nam zadaje obrażenia, a on oczywiście ucieka sobie. Jakby nie było, on jest magiem. Okej, dobra. Ogień mi aż tak strasznie nie bije. Dobra, oho, ledwo. Dobrze. Ohoho. No, to jest też jeden z potężniejszych przeciwników. O, fuck, dobra. No, ja pierdzielę, zostaw mnie. W ogóle nie zazdroszczę postacią. O, fuck. Nie! Nie chcę tego. Zostawcie mnie. Nie, pod sam koniec walki musiał się wściec. Jezu. Nie, zostaw mnie. O, fuck. Masz za swoje. Jest. Nie. Ała. Popioły władcy i dusza Aldricha. Jezu, popioły władcy. Władca Pogorzelisk upadł. To był właśnie ten Aldrich pierdzielony. Chyba drugi raz musieliśmy go pokonać, musiałbyś, nie wierzę w to. Dwa razy dokonałem ciężkiej rzeczy. No to jakieś windy w ogóle, jak w pierwszej części, tylko tutaj jakoś, nie wiem, dobra. Zobaczymy, co tam mamy na górze. 68 tysięcy dusz w ogóle dostaliśmy, jeju. To była ta księżniczka w ogóle, no teraz jej nie ma. Pieśń księżniczki słońca. To skrzynia. Już się z tego śmiałem w pierwszej serii, w serii Zagrajmy w Taxus Remastered. Tutaj was też odsyłam znowu. Tam była taka rzecz, że gracze się sobie żartowali, że o, przed nami skrzynia, to skrzynia tamto. Ja tak się dziwię, jak pierwszy raz grałem, to tak się dziwiłem, jaka skrzynia? Tutaj nie ma żadnej skrzyni. A potem sobie przetłumaczyłem, że przecież chest
To jest biust na polski, jednocześnie można też przetłumaczyć. I wiadomo, angielscy gracze chest. Chest. Sami wiecie, o co chodzi. Kropki się same łączą. Jak u Warlęgi, nieważne. Dobra. To chyba tyle tak naprawdę, więc udajmy się, już nie chce mi się złazić na dół. Udajmy się do kapliczki Zjednoczenia, rozdajmy punkty. Nowy poziom i aż 2 punkty. To akurat pójdziemy w tą wiarę chyba, nie? Czy jednak tutaj? Dobra, wiara. Zwiększymy sobie naszą żywotność po prostu. No i też wiara troszeczkę da nam jakieś tam resy na większą odporność. W ogóle nam niedużo brakuje do kolejnego punktu. To może sobie jednak użyjemy trochę tych dusz. Faktycznie, możemy sobie użyć, dobre. I jeszcze raz. I teraz możemy korzystać teoretycznie z naszego cudu. Ale problem jest z tym cudem taki, że... No, co ja wam mogę powiedzieć? Nie skorzystamy z niego, bo nie mamy slotów do strojenia. Musimy pozbyć się jednego pierścienia, żeby to zrobić. Więc pozbędę się tego. Gdzie to jest? To jest... na dole. Ja to w ogóle podniosłem kiedyś? Tak, to jest to. Pozwolę do trojenia dodatkowych czarów. I teraz mamy 2 sloty. Ale będę oczywiście chciał przydzielić punkty pod ten slot do strojenia. I teraz to na takiej zasadzie działa. Czekajcie, jeszcze muszę sobie przydzielić w ogóle ten slot. Dostrój czar i faktycznie mamy 2 sloty i teraz to. Łzy wyparcia ustawiliśmy sobie. I dzięki temu, kurde, cały pasek mi zleciał praktycznie. Dzięki temu teraz jestem nieśmiertelny. Jeśli mój pasek zdrowia zleci do zera, to delikatna ilość zdrowia mi się odnowi i jakby ten efekt zniknie, ale ja dalej będę żyć. Po prostu na tej zasadzie. I oczywiście mogę w trakcie jednej sesji, zanim usiądę do ogniska, w trakcie jednej sesji mogę wielokrotnie sobie odnawiać ten czar pod warunkiem, że uzupełni go sobie właśnie te punkty skupienia, ten manę, ten niebieski pasek. Mogę sobie to, ile mi się żywnie podoba, odnawiać to wszystko. Kwestia jest jeszcze taka, że no jednak no trzeba przede wszystkim przeżyć, tak? Bo jakby nie było, jak tylko te wzdy wyparcia nas ocalą, to jesteśmy na dosłownie jedno pacnięcie, więc cokolwiek może nas zabić, ale jednak no zawsze to jest takie fajne zwiększenie szansy, że przeżyjemy jednak, nie? No i gracze to nagminnie czasami wręcz wykorzystują do walk PvP. I to mnie też w sumie może ocalić. Dobra, więc co? Aldrich, pożeracz bogów. Czyli teraz będziemy musieli się udać do niezbiornika z wodą, a do kościoła Jorszki i stamtąd ruszymy z główną fabułą znowu. No, raczej nie tyle główną fabułą, po prostu kolejnym władcą Pogorzelsk, który gdzieś tam się jeszcze znajduje, kolejne wejście. Ja wam zresztą to pokazywałem, ale no jakby nie było, to już będzie nas czekać, oczekiwać w następnych odcinkach z serii Zagrajmy w Draxus 3. Komentował Lucik, mam nadzieję, że ta seria wam się podoba. Jeśli tak jest, zostaw łapkę w górę, żeby wesprzeć moją działalność. I trzymaj się, do usłyszenia następnym razem. Hej! Constantly blowing my street cred right out the window. I don't give a fuck, who cares. Baltimore, DC, Philly, Virginia. Every city I can mention. Those are the only 4 I know. Was that 4 or 3? Freestyle Friday 26, July 23rd. Hope everyone's doing well. Black Paisley.